rzucił ziemi stąd nasz ród. Nie damy pogrzeć mowy, polski my naród, polski lud. Królewski szczep piastowy, nie damy by nas gnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie wrog i w pył. Krzyżacka zawierucha, twierdzą nam będzie każdy wróg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Krzysztof Tadeusz Walentyk, jestem członkiem SPK od 22 lat. I mam zaszczyt poprowadzić dzisiejsze święto. Jest to wielki dzień dla nas wszystkich, albowiem po 5 latach naszej walki paryskiej Polonii udowadniamy, że ten dom jest, istnieje i że będzie istnieć. I dzisiaj jest wielki dzień, bo otwieramy klub polski, który póki co będzie działać tylko w niedzielę od godziny 12 do 16, ale mamy nadzieję, że będzie się rozwijać ta działalność. Ja osobiście, ponieważ gram w brydża, marzę o tym, żeby tam stworzyć klub bryżowy. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam Pana Konsula Generalnego Andrzeja Szydło, który nas zaszczycił swoją obecnością. Pragnę przywitać księdza infołata Stanisława Jerza, który jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koła Paryż, które to święto przygotowało. Pragnę przywitać Państwa Dębińskich, którzy są naprawdę tutaj wielkimi patriotami naszej paryskiej Polonii. Naszych gości z Niemiec, panią Agnieszkę i Marka Wolskiego, którzy również będą mieli tutaj swoje wystąpienie po części artystycznej. I wszystkich Państwa, którzy zechcieliście przyjść, zaufać nam i spędzić miłe chwile w ten niedzielny dzień, popołudnie. Teraz zaśpiewamy hymn. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Jako prezes Koła Paryż Stowarzyszenia Kombatantów i ich Rodzin szczególnie chciałbym złożyć się na początku tego naszego spotkania podziękowanie zarządowi Koła Paryż za włączenie się aktywne w akcję. Jeżeli zobaczylibyście kalendarz wszystkich czy uroczystości, który jest ogromny, prawda, i których przedstawiciele Koła Paryż czynnie uczestniczą, poświęcają swój czas właśnie, aby reprezentować się wśród kombatantów francuskich i innych narodów, reprezentować nasz naród polski, ukazać się, kim jest to właśnie nasza ojczyzna w tej chwili na arenie międzynarodowej.
Polskę opuściłem w 1978 roku, przekraczając granicę niemiecko-niemiecką na paszporcie mojego młodszego brata, który paszport zgubił w Dreźnie. Jestem uchodźcą politycznym, właściwie ostatnim działaczem niepodległościowym na terenie Niemiec. Byłem przewodniczący Grupy Roboczej Solidarności w Kolonii, z racji tego, że ambasada PRL-u była wtedy jeszcze w Kolonii. Po 1989 roku oczywiście te nasze nadzieje na unormalizowanie stosunków Polaków, bo my właściwie nie jesteśmy Polonią, nasze dzieci są Polonią, jesteśmy Polakami w Niemczech, niestety nie ziściły się. Sytuacja jest niezmiernie poważna i trudna w kraju. Osobiście jestem pod ogromnym wrażeniem przemówienia prezesa Bąkiewicza w Sejmie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję słuchać tego przemówienia. A z racji tego, że najważniejszy front obrony dobrego imienia naszych przodków przebiega przez Niemcy i sytuacja jest tam naprawdę trudna i nie mamy wsparcia z kraju. Jesteśmy, tak jak Państwo, mam wrażenie, chociaż obecność Pana konsula świadczy trochę o lepszej sytuacji niż my w Kolonii. W tej chwili nawet konsula już nie mamy i nie wiadomo, kiedy będziemy mieli. W ubiegłym roku jesienią na prezentację tego wydania w języku niemieckim przyjechał profesor Żaren i Adam Borowski z Warszawy. Prezentacja odbywała się w środowisku właściwie Polaków. Instytut Polski w Düsseldorfie nie miał, co prawda było symultaniczne tłumaczenie dla ludzi dwujęzycznych. Tego rodzaju dokumenty nie są znane w żadnym stopniu lub są rugowane świadomie wśród Niemców. I niestety nikt tego nie nagłaśnia i nie ma żadnego wsparcia władz niemieckich. Wkłada nas się w antysemickie buty i ja przez przypadek byłem w Warszawie, kiedy profesor z Kanady, Borowski chyba, Grabowski, przepraszam, tłumaczył nam, jakimi to strasznymi antysemitami jesteśmy. Ja sam się profesora Grabowskiego później pytałem, dlaczego mówi o polskich nacjonalistach, a nie o polskich patriotach w czasie wojny. Ponoć w Kanadzie używa się tylko pojęcia nacjonalizmu. Na terenie Niemiec jest to tożsame z faszystami. Dla mnie osobiście taką cezurą był film Nasze Matki, Nasi Ojcowie. To był rok 2013, kiedy przez przypadek obejrzałem drugi odcinek z opaskami Armii Krajowej, formacji właściwie patriotycznej, walczącej całą II wojnę światową z okupantem na wszystkich frontach. I zostaliśmy tam już przedstawieni gorzej od SS-manów. No niestety również przedstawiciele MSZ-u, czyli najpierw konsulat generalny w Kolonii, ambasada, MSZ, Bartoszewski, nikt nie reagował na to, na nasze monity. W końcu doszło do spotkania u wicemarszałka Sejmu, wtedy Kuchcińskiego, z 8 pisowcami. Ja jako pełnomocnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, której protesty tłumaczyliśmy na niemiecki,
z sekretarzem naświetlaliśmy problem. Po pół godzinie wicemarszałek, rozkładając ręce, powiedział, że my jesteśmy opozycją, nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić. Niemcy przekazują nawet spore pieniądze, to jest 300 tysięcy euro. Nasz rząd, obojętnie czy PiS, czy Platforma, czy jakiś tam inny, przekazują też spore sumy na naukę języka polskiego, na kulturę. To są sumy 100-200 tysięcy euro, tylko że te sumy są tajne, dlatego że my Polacy nie potrafimy uprosić się, żeby te sumy były podawane publicznie. A tak zwana Polonia, czy Polacy, którzy mieszkają w Niemczech, mają organizację, to są ludzie etatowi. Tak jak masz, na pewno znasz tego pana Malinowski, który był sekretarzem PZPR-u na Śląsku. I ten człowiek nie powinien być szefem organizacji, takiej jak nazywa się RODO, prawda? Która ma piękną historię, ale niestety jest opanowana przez ludzi, którzy zarabiają na tak zwanej Polonii. W Polsce byli etatowi w PZPR-ze czy w jakichś innych organach służb specjalnych PRL-u i oni żyją z tego. Wszystkie organizacje, które są tak zwane kulturalne, to są instytucje czy organizacje, które zatrudniają całe klany rodzinne i żyją z tego. Dziękuję za uzupełnienie, ale mimo wszystko chyba nie ma dużo czasu. W kraju mówi się oczywiście o tej ekspansji niemieckiej, o zagrożeniu tych mocodawców w Brukseli. Ale obserwując od środka i zajmując się makroekonomią, właściwie i gospodarką, to proszę sobie wyobrazić, że od 90 roku postępuje permanentna degradacja realiów społecznych na terenie Niemiec i ekonomicznych. Jest oczywiście wielu imigrantów i to są ogromne problemy, ale to, czego na przykład pan Bąkiewicz w swoim przemówieniu nie umieścił, to mianowicie to, że mimo wszystko na terenie Niemiec formułuje się pewna opozycja do tych realiów. Jest tak zwana alternatywa dla Niemiec. Mają kilkudziesięciu posłów w Bundestagu, ale są pozbawieni wielu praw, którymi dysponuje większość Bundestagu. I to też będą szczegóły, ale chcę Państwu uświadomić, że nie, obywatele niemieccy, jak i polscy realnie są w podobnej sytuacji. Są ubezwłasnowolnieni. W racji tego, że mamy i tak napięty program i nie ma dużo czasu, a pewnie może ktoś chciałby coś dopytać, bo może nie wyraziłem się na tyle jasno, więc zakończę to w ten sposób. Ogłosić, że dzisiaj otwieramy oficjalnie klub
który ma służyć tutaj integracji przy Domu Kombatanta imieniem generała Andersa. Na początku, ja przepraszam, ale 20 kilka lat temu próbowałem, raczej nie próbowałem, ale ten dom został odremontowany doszczętnie. Wy sobie wyobrażacie, 5,5 miliona franków zostało włożone przez Polską Misję Katolicką, przez Asociację Concorde właśnie w ten dom, żeby go uratować od sprzedaży i żeby go uratować od ruiny. Szanowni Państwo, cele powołanie do życia Klubu Polskiego w Domu Kombatantów imienia generała Władysława Andersa. Stworzenie miejsca integracji, na które czekają od wielu lat Polacy i Polonia. Kreacja anteny polskości na terenie Europy w historycznie ważnym i emblematycznym dla Polonii miejscu. Uruchomienie sieci łączności międzypokoleniowej i bazy dla wymiany między Polonią europejską a krajem ojczystym. Zadanie Klubu Polskiego. Gromadzenie pod dachem Domu Kombatantów wszystkich pokoleń Polaków zamieszkujących w Paryżu, regionie Île-de-France i całej Francji. Powstanie miejsce dla spotkań, zajęć, kursów, prelekcji, szkoleń, wykładów, koncertów oraz wymiany doświadczeń międzypokoleniowych. To tu stworzymy miejsce do wyróżnienia, budowy i rozwoju polskiego potencjału. To właśnie Klub Polski będzie uwypuklał, wspierał i dopingował zalety polskości, mocne strony bycia Polakiem, wartości, umiejętności, kompetencje, które stanowią naszą oryginalność na francuskiej ziemi. Jak ksiądz widzi przyszłość tego stowarzyszenia tutaj, co się będzie dziać, jakie ksiądz ma nadzieje na następne lata? Jako prezes Stowarzyszenia Kombatantów koło Paryż próbujemy ożywić działalność kombatantów w domu imieniem generała Andersa, ponieważ przez 20 lat ten dom był wynajęty przez Polską Misję Katolicką, przez Stowarzyszenie Concorde, ale wynajęty nie dla misji, tylko wynajęty właśnie dla różnych stowarzyszeń. Chcieliśmy stworzyć rodzaj POSK-u, czyli takiego centrum, gdzie wszystkie organizacje mogą się spotykać, mogą mieć swoją działalność, nie tylko adres, ale właśnie swoją działalność żywotną. I od właściwie 3 lat próbujemy ożywić tutaj działalność koła Paryż. Na szczęście znalazły się osoby, które się zaangażowały i poświęcają społecznie czas właśnie dla tego, żeby koło Paryż mogło uczestniczyć w różnych manifestacjach patriotycznych, kulturowych czy religijnych. Zawsze kombatanci zamawiali z okazji różnych rocznic msze święte. No i były różnego rodzaju akademie, występy. I tak samo dzisiaj się to dokonało. Chcemy ożywić się i bardziej zintegrować się społeczność polonijną tutaj w Paryżu i dlatego też właśnie próbujemy założyć ten klub, który byłby zewnętrzną organizacją, która będzie koła Paryż, która by właśnie przyciągała, mogła pod względem kulturowym przyciągać naszych rodaków do tego domu. I myślę, że kilka osób się zaangażowało bardzo poważnie i rzuciło tą myśl, więc ja, który teraz jestem oddalony od Paryża, ale przyjeżdżam na wszystkie uroczystości, na animacje, nie wiem, czy pan był na mszy świętej, ale w każdym razie, no właśnie,
też jako ksiądz tutaj, nie tylko prezes Koła Paryż, próbuje nadać ten aspekt duchowy, Bóg, honor, ojczyzna właśnie naszej działalności. I to jest cel tego domu i dlatego ten dom uratowałem 25 lat temu, żeby on mógł służyć polskości, mógł służyć Polsce i Polonii tutaj na Bruku Paryskim.